5 teraz, Krystian odwalił sesję zyskując 11,7%. Z programu Mieszkanie Plus. Już mogą korzystać z tego programu. Panie radny, szanowni państwo, lubię doczekać. 14,5 minuty po godzinie 9 nasze tutaj pojawili się goście dzisiejszej audycji rządy. Pytał za bardzo Sawicki, kierownik Departamentu Analizy w Domu Mokrzyńskim TMS Progres, Adam Ruciński, prezes firmy doradczej BDFG, Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich i Jagodyn Starowadą. Pańkowski, dzień dobry. Panowie, a zatem słowo stało się ciałem. Możemy tak powiedzieć, mamy nowe ministrowi, nowe resorty. Przypomnijmy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, prawo kierowie minister i Rzeklicki, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na czele z minister Jadwigą Emilewicz, do tego Teresa Czerwińska powołana na stanowisko ministra finansów, minister Adamczyk tylko z infrastrukturą, bez budownictwa, no i wciąż nieobsadzony jeszcze resort cyfryzacji. Może zacznijmy od takich ogólnych refleksji, jak panowie ocenicie te zmiany, jak one wam się podobają. Bartosz Sawicki. Pierwszą refleksją jest taka refleksja, że w momencie, kiedy premier Morawiecki został premierem, to wtedy wszystko stało się jasne, czy ja strategia będzie realizowana i w jaki sposób wizja przyszłości naszego kraju zostanie zarysowana. To chyba nie ulega wątpliwości, że te nowe nazwiska w resortach gospodarczych nie budzą większych negatywnych emocji, to też nie są kontrowersyjne personalia. Ja mam takie wrażenie, że jednym z dosyć ważnych rozstrzygnięć jest to rozstrzygnięcie związane bezpośrednio z resortem gospodarczym, bo jedną z osób w rządzie jeszcze premier Szydło, choćby z takich, która bardzo dużo miała do powiedzenia w sprawach gospodarczych, ekonomicznych i to zarówno na poziomie strategii, jak i na poziomie kadrowym był minister Henryk Kowalczyk, który zresztą jeszcze na samym początku po wyborach parlamentarnych i prezydenckich między innymi wypowiadał się o przyszłym kształcie Rady Polityki Pieniężnej. Teraz minister Kowalczyk jest ministrem środowiska, więc to może być też poniekąd trochę tak, że ten największy antagonista, anegdotycznie można tak powiedzieć, premiera Morawieckiego w kwestiach gospodarczych, czy osoba, która ma pewne zastrzeżenia co do planu Morawieckiego, zostaje zagospodarowany, ale w gospodarce leśnej, a nie gospodarce tej, o której spotykamy się tu rozmawiać. Więc to też pewnie jest dobra informacja, jeżeli chodzi o możliwość realizacji tego planu. Taka druga myśl, która też dosyć szybko przewinęła mi się przez głowę, to to, że gdyby faktycznie doszło do reorganizacji rządu od razu po nominacji premiera Morawieckiego, to te zmiany nie byłyby tak głębokie. Wtedy gdzieś tam spekulowało się o nieco innych nazwiskach w kontekście przede wszystkim do Ministerstwa Finansów. To, że ta zmiana być może została wtedy zablokowana, skutkuje tym, że te zmiany są nieco głębsze. Jeżeli zaś chodzi o samo rozpatrywanie tego, jak będą działać te nowe, czy pozmieniane trochę, jeżeli chodzi o swój kształt ministerstwa, no to tutaj musimy oczywiście zaczekać na mieszkaniowa w Polsce od lat budzi bardzo wiele dyskusji w różnych miastach. Różnie to wygląda. Dzisiaj jesteśmy akurat u Państwa i o tej sytuacji chcemy rozmawiać. Jak długo oczekuje się w tym momencie na mieszkanie w Płońsku? I czy te kolejki są długie? Tak, drodzy Państwo, kolejki są bardzo długie. Mieszkańcy czekają nawet do 10 lat. Ostatnio osobiście widziałam wniosek z 99 roku. Wniosków jest bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy jest około 150 wniosków o najem mieszkania i około 60 o zamianę mieszkania. Tak, wniosków jest bardzo dużo. No niestety mieszkań nie przybywa. I teraz mamy drugi sygnał potwierdzający, jest tak mało w Polsku, a mianowicie jeśli spojrzymy na skład zupełnie rządu mało, może nie jest, ale to widać, no, dodatkowe jest to otoczenie wnioski pana premiera, bo przynajmniej w większości rząd stworzony po jego myśli. Jeśli chodzi o podział samych stanowisk, ja do tego nie przykładam zbyt dużej wagi, ponieważ no, na przestrzeni ostatnich 12 lat to ministerstwo handlu pojawiały się znikały, ale to też nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, by była realizowana
miesiąc praktycznie kolejne wnioski. Tą wizję gospodarczą, którą niewątpliwie pan premier Morawiecki posiada, dostaje pani bardzo wiele wniosków, bo nie spotykacie się z tymi ludźmi, którzy ubiegają się o mieszkanie, jakie to są najczęściej problemy. To trudno sobie wyobrazić nawet najlepszego ekonomista, który wejdzie w świat polityki i będzie mógł 100% realizować tylko i wyłącznie swoją wizję i swoje pomysły. Musi odnaleźć się w tym otoczeniu. No tak jak każdy kraj też musi się odnaleźć w otoczeniu międzynarodowym, zarówno na arenie gospodarczej, jak i politycznej. I dlatego, jak teraz obserwuję, że są to osoby, które były związane w jakimś stopniu z premierem Morawieckim, wiedzą, jakie to są to zadania, mają wykonywać. Oczywiście przypisane są poszczególne role, tak jak w przypadku pana ministra Kwiecińskiego, nie będzie postawiony na inwestycje, a nawet sam pan minister już podkreśla, że zdaje sobie sprawę, że będą to inwestycje prywatne, żeby w jakiś sposób je stymulować, by było ich więcej. Te role są podzielone. Jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, no to wiele się nie wydarzy, ponieważ no budżet już jako taki mamy na ten rok, tak. Jeżeli gdzieś pani minister będzie mogła się wykazać, to ewentualnie przy konstrukcji na lata przyszłe, albo przy delikatnych zmianach w tegorocznym budżecie. Dlatego pozytywnie postrzegam te zmiany, wybitnie postawione na gospodarkę. Tutaj widać wyraźnie, że mamy z jednej strony wzmocnienie tej strefy gospodarczej, ale też nie można ukrywać, że jest podkreślona ten element polityczny. Niewątpliwie partia rządząca ma gdzieś z tyłu głowy najbliższe wybory samorządowe. Obecni ministrowie wywodzą się właśnie już z rządu, bo minister Kwieciński, minister Emilewicz i minister Czerwińska pracowali już w resortach. Czy to znaczy, że pomimo tego, że teraz są ministrami konstytucyjnymi, to tak naprawdę będą dalej po prostu wykonywać pewne zlecenia zlecone przez premiera Morawieckiego? To premier Morawiecki, jak rozumiem, cały czas będzie tą lokomotywą, która będzie ciągnęła polską gospodarkę. Marek Wolfs. Ja mam wrażenie jednak, bo lekarze nic nie pomogą, żadnymi lekami, żeby ja tego dziecinę faceta, bardziej szczegółowe, powiedzmy, resorty, już nie takie super resorty, a wydzielenie z nich, czy właśnie części rozwojowej, czy inwestycyjne, rzeczywiście świadczy o tym, że będą nadane jeszcze może jakiś silniejszy kierunek, silniejszy trend w niektórych dziedzinach, jak właśnie w inwestycjach, które na podstawie na przykład danych z PKB, no kulały, tak mówiąc kolokwialnie. Wydzielenie tego ministerstwa właśnie z całego Ministerstwa Rozwoju oznacza, że ktoś będzie bardziej może mógł się skoncentrować na tego rodzaju działaniach. Podobnie jest z Ministerstwem Rozwoju. Natomiast to, że pomimo tego, że coś się zmieniło w obszarze takim organizacyjnym i strukturalnym, ale zostali ci sami ludzie, czyli wiceministrowie, awansowali do rangi ministrów, nadaje im trochę większą, dużo większą nawet rangę, ale w zasadzie powoduje też to, że taka zasadnicza polityka rządu, polityka właśnie gospodarcza, polityka też finansowa nie zostanie w jakiś sposób zmieniona czy odkręcona, więc to oznacza, że w tym zakresie nic się nie zmieni. Mamy pewnego rodzaju stabilność i pewnego rodzaju przewidywalność, ale myślę, że z większym nastawieniem na realizację tych poszczególnych, zadań i na określenie pewnych nowych celów, które ci dotychczasowi wiceministrowie muszą zrealizować. To jest jeszcze większe zaakcentowanie tego rodzaju działań. Z drugiej strony też obserwowałem wczoraj zachowanie rynków finansowych, czy właśnie rynku walutowego, rynku obligacji, to tutaj nie widzieliśmy jakichś szczególnych zmian, przesunięć. Rynek przyjął to z takim już trochę wyznaczonym wcześniej sobie spokojem, czyli stabilność i przewidywalność, ale to chyba wpłynęło tą zmianą, spokojną neutralnością. To chyba dobrze, no bo biznes lubi przewidywalność.
działalności spółek podatkowych. Tak, to znaczy rzeczywiście obserwujemy w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, przeniesienie osób z poziomu wiceministrów rozwoju na poziom ministerialny. Rzeczywiście to jest podniesienie pewnej rangi zadań. Powiedziałbym też, że te rzeczy, które najbardziej kuleją, to zawsze zwracam na to dużą uwagę, że tak nam coś bardzo kuleje, to wpisujemy to gdzieś bardzo mocno i do nazwy, więc jedno z ministerstw nazywa się Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, tak? Więc mamy te inwestycje wpisane wręcz już w nazwę ministerstwa, więc myślę, że minister rzeczywiście będzie musiał, nie ma innego wyjścia niż bardzo, bardzo dbać o to, żeby te inwestycje były i to już nie tylko jeżeli chodzi o inwestycje też samorządowe czy rządowe, ale też te inwestycje prywatne, tak? Najbardziej nam zależy. Rządy lokalne traktują osoby najsłabsze, się delikatnie nie zgodził, to znaczy, bo powiedział, że rząd stawia na gospodarkę. Ja to trochę widzę inaczej, to znaczy mi się wydaje, że partia rządowa stawia na Mateusza Morawieckiego, a Mateusz Morawiecki stawia na gospodarkę. Moim zdaniem to jest trochę inny ciąg, to znaczy dopóki tam jest szansa na sukcesy, to rząd będzie na to stawiał. Jeżeli okazałoby się, że nie jest już tak różowo, jak może być, to znajdą się inne sukcesy, które rząd będzie mógł przedstawiać. Więc wydaje mi się, że w tym sensie chciałbym też zwrócić uwagę na to, że to nie było takie oczywiste, że ta rekonstrukcja będzie wyglądała w taki sposób. To znaczy, my się cieszymy z tego, że wybrano takich właściwie technokratycznych specjalistów, którzy będą w gruncie rzeczy realizować pomysły takie, które przedstawia Mateusz Morawiecki, ale wydaje się, że już oglądaliśmy różne sytuacje w tym rządzie. To nie było takie pewne, że rząd będzie wyglądał tak, a nie inaczej. Więc rynki finansowe rzeczywiście przyjęły to z pokojem i pewną neutralnością, ale mimo wszystko cieszymy się, że to tak wygląda, bo zawsze można sobie wyobrazić jakąś alternatywę, która mogłaby być znacznie gorzej, tej polityki mogłoby tam być znacznie więcej. Dziś z opcji rządu i pieniądze głównie rozmawiamy o rekonstrukcji rządu w kontekście resortów gospodarczych i do tej dyskusji wrócimy za kilka minut tuż po informacjach. Ja przypomnę w naszym studiu Bartosz Sawicki, z domu Małgorskiego, Tymes Brokerska, Adam Rodzinski, PTRG, Marek Wawos, Izba, Tomasz Brokerski, ekonomista, Paweł Majkowski. Cenami rekonstrukcja rządu wiele się zmieniło. Mamy nowe nazwiska i nowe resorty w obszarze gospodarki. Chyba tutaj ważniejszą, przed nim formalną zmianą jest podział dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju na dwa resorty. Resorty przedsiębiorczości i technologii oraz resorty inwestycji i rozwoju. Mówiliście panowie, że największym wyzwaniem, jeśli chodzi o ministerstwo, którym kieruje minister Kuciński, co jest zresztą wpisane w nazwę, będą inwestycje, a co będzie największe wyzwanie dla ministerstwa kierowanego przez minister Jadwigę Emilewicz, Bartosz Sawicki. Ja bym się wrócił chyba do tego podziału, tego super resortu. On faktycznie był potrzebny, kiedy Izabela Dywał, wtedy wicepremier Morawiecki, w momencie, kiedy z wicepremiera stał się premierem, no to tutaj logiczny jest ten podział kompetencyjny, bo zarządzanie tak wielkim resortem byłoby prawdopodobnie bardzo trudne. A teraz te obszary kompetencji gminy są zgodne z taką logiką, związaną z odpowiedzialnością właśnie te dwie największe porączki, jedną taką bardziej makroekonomiczną, czyli słabością inwestycji, które dosyć wyraźnie można powiązać z... Panie radny, czy obserwowaliśmy widać, kilka kwartałów temu, czyli wzrostem niepewności biznesu odnośnie do perspektyw legislacyjnych w wielu obszarach. To, że inwestycje dopiero teraz zaczynają odbijać. Nasz kraj był bardzo mocno w roku 2018. To jest kwestia właśnie rozłożenia w czasie tej pewnej niepewności, którą zresztą też jest widoczna chociażby w badaniach dotyczących
międzynarodowej konkurencyjności w sensie polskiej gospodarki. Zmienił się rząd opłacają ten czynsz, więc pieniądze po jakimś czasie na pewno ten projektów znaleźć, prowadził zmiany w wielu obszarach naraz. No i to niestety przełożyło się widocznie nie ma tych pieniędzy. Niekorzystne połączenie. Problem czynszów w sensie to jest drugi problem, bo albo te czynsze są wyburowane, albo są za niskie, to jest zupełnie niepoukładane. To trzeba było inaczej zrobić i jakoś pomyśleć, związane ze środkami unijnymi, czy współfinansowane ze środków unijnych, wysychały nieco w Polsce. To było absolutnie to samo, co mówiliśmy na Węgrzech, czy też za naszą południową granicą w Republice Czeskiej. I teraz jest czas, żeby te inwestycje odbijały na drugi taki obszar, to jednak stoi innowacyjność polskiej gospodarki. Tutaj znowu odwołać do międzynarodowych badań konkurencyjności, gdzie takimi problematycznymi obszarami jest nie tyle gotowość, a nazwijmy to infrastrukturalna polskiej gospodarki, żeby być innowacyjnym, bo tutaj jak spojrzymy na chociażby dostęp do internetu szerokopasmowego, czy inne takie wiodące wskaźniki zaawansowania technologicznego, ale także kultury finansowej, bo ona również stoi w naszym kraju na wysokim poziomie, czyli na to odsetek osób korzystających z bankowości internetowej itd., itd., to tutaj nie ma problemu. Natomiast problemy są we współpracy biznesu z nauką, jeżeli chodzi o wdrażanie innowacji, jeżeli chodzi o innowacje płynące właśnie z sektora prywatnego. No i jeżeli chodzi o zachęty, czy też wspieranie przez rząd innowacyjności, to jest obszar, z którym, w którym problemy mamy od wielu, wielu lat i to jest, wydaje mi się, że jak nie ten rząd to zmieni, no to który, biorąc pod uwagę to, że postrzegam to jako jeden z priorytetów właśnie premiera Morawieckiego, priorytetów polityczno-gospodarczych, ale także chyba taki konik, jeżeli chodzi o zainteresowania, no już nie tylko takie polityczne. Czyli innowacyjność to jest największe wyzwanie dla minister Emilia tak, chyba ona się dotychczas tym też zajmowała. To jest osoba, która właściwie ma stanowisko, natomiast obszar jest bardzo podobny do dotychczasowego. To też widać, że jest postanowione, zresztą nawet premier Morawiecki często podkreśla, że innowacyjność jest szalenie ważna i stawia na nią. I dlatego powstało takie ministerstwo i funkcję objęła osoba, która dotychczas się też tym zajmowała. Zresztą pani minister też zajmowała się też takim zagadnieniem, które ostatnio jest podnoszone trochę z boku tych nowych technologii, jak się smogiem. I to jest też wymieniano jako jedno z zadań rządu, walka ze smogiem i właśnie pani minister dotychczas zajmowała się tą problematyką, więc myślę, że po pierwsze będzie kontynuacja i stymulowanie nadal programów unijnych i wykorzystanie, ale również zachęcanie polskich przedsiębiorców prawdopodobnie czy innych, czy tworzenie instytutów naukowych, by jakby stymulować przedsiębiorczość w Polsce. No i obok tego ważne zagadnienie, również polityczne, bo opozycja też często ten argument podnosi, że nic się z tym nie robi. A trzeba cały czas pamiętać, rząd rządem, ekonomiści ekonomistami, ale jednak polityka ma znaczenie i myślę, że ta walka ze smogiem również będzie tutaj na czołowym miejscu działalności pani minister. Panowie, to teraz porozmawiamy o przedsiębiorczości, prawda? Tak, choć nie należy do przedsiębiorczości. No z drugiej strony można powiedzieć, że też pewna innowacja, pewien pomysł musi się pojawić, tak? Bo oczywiście można tego podejść w bardzo prosty sposób. Wymieniajmy kopy, edukujmy społeczeństwo w zakresie korzystania z dóbr naturalnych, ale również co do tego kotła pieca wrzucamy. No ale no cóż, no w dzisiejszym świecie no nie jest tylko tak, że przedsiębiorczość innowacyjność ma się sprowadzać wyłącznie do stworzenia nowego smartfona. A ta innowacyjna przedsiębiorczość, tak jak w materiale słyszeliśmy, że student opracował paskę dla osoby niewidomej. Tak, tego typu działania są bardzo, bardzo ważne, ponieważ może pojedyncze przypadki nie są spektakularne w skali całego świata, ale tworzą pewnego ducha, pewną inicjatywę i pokazują, jak należy funkcjonować, jak należy myśleć. Nie należy oczekiwać tych wielkich spektakularnych
efektów, ale walka ze smogiem, no być może też mogą się pojawić jakieś elementy związane z innowacyjnością, ale przede wszystkim z tymi manifestacjami. Jeśli ja coś jeszcze mogę dodać, to nowa pani minister i ta wydzielona część ministerstwa, no do końca nie wiemy, tak, jakie są jej zadania i cele, ale myślę, że też powinna się zająć uporządkowaniem pewnych rzeczy związanych z przedsiębiorczością w takim obszarze prawnym. Mamy mnóstwo przepisów, zmian w ustawach podatkowych, ale mamy też przy okazji konstytucję biznesu, tak, która weszła i widać, że niektóre przepisy tej konstytucji i przepisy obowiązujące, no, w jaki sposób się wykluczają, albo w jaki sposób oni są łatwe do interpretacji. No tak, uporządkowanie na pewno teraz to, co się bardzo rozwija, to cały obszar kryptowalut, prawda, które, jak wiemy, nie są uporządkowane, może częściowo też przypominają różnego rodzaju czy piramidy finansowe, czy może część nieoficjalnego i nielegalnego rynku. Na pewno jest w tym momencie, a należy to do jakiejś technologii, do szybkiej technologii przesyłu różnego rodzaju aktywów pieniędzy. Do tego można by było właśnie to wykorzystać. Więc to jest taki obszar, na pewno nad którym należałoby się skupić i pochylić, bo robią to wszyscy na całym świecie. I myślę, że jakby w celach, zadaniach tego ministerstwa powinno się też to znaleźć. Skoro wspomniał pan o pieniądzach, to teraz rozmawiamy o Ministerstwie Finansów. Bo tu tak jak zrobiła Teresa Czerwińska, do tej pory pełniła ona funkcję wiceministra finansów i była odpowiedzialna za budżet. No w tym kontekście nowej ministra finansów pojawiają się odwołania do ostatniej minister finansów, czyli do pani Zety Gierowskiej, która miała bardzo silną pozycję w resorcie. Pytanie, czy Teresa Czerwińska też zbuduje sobie taką silną pozycję, czy będzie taką Zetą Gierowską PiS z Pawłem Majtkowskim. Ja bym jeszcze nawiązał do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli do tego, co będzie robiło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Muszę pamiętać, że minister Morawiecki, wicepremier, zwykle mówił o tym, że musimy rzeczywiście powiększać dochody budżetu, musimy przykręcać śrubę, raczej zwykle nie mówił, że trzeba przykręcać śrubę przedsiębiorcom, ale to trochę jest tak, że żeby to zrobić, trzeba tą śrubę troszeczkę przykręcać, a jednocześnie mówił o tym, że będziemy dbać o przedsiębiorców, będziemy działać na rzecz tego, żeby ten biznes prowadziło się łatwiej. I można by powiedzieć, że dotychczas rozgraniczenie tych celów następowało powiedziałbym, w głowie premiera Morawieckiego. Teraz troszeczkę przenosi się, to bym powiedział, do rządu, dlatego że mamy dwie osoby, które będą, każda będzie odpowiadała za coś innego. Mamy panią minister finansów, która będzie odpowiadała zdecydowanie przede wszystkim za to, żeby tych pieniędzy w budżecie, szczególnie po stronie dochodów, było jak najwięcej. No i panią minister przedsiębiorczości, która pewnie będzie dbała o to, żeby przedsiębiorcom działało się w miarę dobrze. No i te dwa elementy trzeba będzie jakoś ze sobą godzić. Może to być zarzewie pewnych zdjęć, bo nie da się, trzeba sobie powiedzieć szczerze, nie da się robić tego w sposób taki bardzo harmonijny, bo rzeczywiście im więcej chcemy pieniędzy w budżecie mieć, to nie tylko osoby, trzeba bardziej przedsiębiorcom przykręcić. Ja nie znam pani minister finansów. Co prawda teraz z nami drogę naukową i wydaje mi się, że jest to dobra rekomendacja. Do tego, żeby być dobrym, spokojnym strażnikiem budżetu państwa. Zadłużenie sprzedać właściwie będzie trzeba poczekać. Zobaczymy, jak będą wyglądały tutaj pierwsze
wtedy decyzję pani minister. Ja co zrobiłem, bo zwykle tak robię, że żeby powiedzieć coś o tym, jaką ktoś prowadzi, będzie prowadził politykę, zaglądam do jego finansów osobistych i zajrzałem do informacji o majątku pani minister. Muszę powiedzieć, że jest tam, tak bym powiedział, bardzo spokojnie. To znaczy są kredyty hipoteczne, są kredyty inwestycji w nieruchomości na wynajem, niewiele ryzykownych inwestycji, właściwie prawie nie ma tam, akcji. Może pani minister z tego, co wynika z tego dokumentu, ma tam jakąś niewielką liczbę akcji. Czyli powiedziałbym, że raczej taki bardzo spokojny strażnik budżetu, który raczej będzie dbał o to, żebyśmy niczego nie stracili, niż po to, żebyśmy mieli zyskać bardzo wiele. Wspomniałbym o karierze naukowej minister Czerwińskiej, ona zanim nie trafiła do resortu swojej pracy naukowej, właśnie zajmowała się m.in. systemem emerytalnym. Także pracowała w tej branży, czy to ludzie zostali zmuszeni do wskazówka, że resort teraz w najbliższych miesiącach postawi fokus na reformę emerytalną, która jest już zapowiadana od wielu miesięcy. Bartosz Sawicki, nie, szczerze mówiąc, nie sądzę, myślę, że państwa, kto jest odpowiedzialny przede wszystkim za zadanie pilnować finansów publicznych, to też jest trochę inaczej niż było w przypadku miasta Płock, jest odpowiedzialna gmina miasta Płock, planu miasta Płock, pan Andrzej Pietraszki. Ja jeszcze chciałbym wrócić, przepraszam, tyle łatwiejsza, że pytam, w sensie, to nie ma tak, jak czy to wielokrotnie bywało sejmik, w innych krajach, że przechodzi się do ministra finansów potrzebuje na służbę zdrowia, potrzebuje na to, proszę daj mi, a minister finansów mówi nie, nie dam ci, albo dam ci, ale zabiorę temu, prawda? U nas w tej chwili w takiej sytuacji nie ma. I też spodziewam się, żeby ona była każda gmina w Polsce i ona musi realizować jakby gospodarkę minister, mieszkaniową komunalną. Przede wszystkim z tego, że tak naprawdę tą osobą, która wyznacza strategię, wyznacza najważniejsze cele, premier Morawiecki, on tworząc tą unię personalną między dwoma ministerstwami, tak naprawdę łączył ministerstwo, te, które wydawało pieniądze, z tym, które te pieniądze miały znaleźć. Ja nie sądzę, żeby tutaj znalazła się przeciwwaga w tej chwili, żeby to uległo jakiejś diametralnej zmianie. Nadal wszystkie strategiczne cele rządu będą miały zapewnione finansowanie. To, z którego kierunku ono przyjdzie i który strumień je zapewni, no o to już się będzie martwić pani minister, choć nie mam złudzeń, że opatrznym okiem pana premiera. To jeszcze krótko. To jest problem. Jeśli chodzi o panią minister, ja chciałem jeszcze powiedzieć, to sprawa jest prosta. Budżet ma gotowy, przygotowany, wiele który ewentualnie że zmienić nie można. To jest bardzo ważne. Zadanie jest prosto nakreślone, mianowicie moim zdaniem plus, podatki, ściągalność podatków, słynna lukura, luka, cokolwiek. Chodzi o to, by zwiększyć wpływy do budżetu, finansować tymi wpływami finansować, no jednak poważne, poważne wydatki, 52 wnioski, no takie jak pełnej okazałości plus, zobaczymy obniżenie wieku emerytalnego w tym roku, ale oczywiście tam już mamy jakby wniosków, finansowanie wydaje się być zapewnione, oczywiście tym, mówię, zamożnym miastem. W budżecie jest zapewnione, ale 700 parę wniosków, jeszcze drugie jest kolejne dziecko. I to będzie ja powiem cel, tak, że tak? Pewnie razem ze służbami podat celnymi i tak dalej, w tym momencie, ściągalność podatków, to jest główne zadanie, po to, by te środki rodzinę, mogły być przeznaczone również na inne cele. Jeśli chodzi o reformę emerytalną, nie oczekuję tutaj tego. Być może nie specjalistą w tej dziedzinie, ale to jest decyzja strategiczna, reforma emerytalna. To nie jest po prostu robimy reformę. Bo najpierw musimy wiedzieć, trzeba najpierw określić, jaką reformę my chcielibyśmy przeprowadzić, tak? Jakie są jej główne założenia. Zapisy ustawowe na pewno nie są zapisami prostymi, trzeba nad nimi usiąść, ale najpierw trzeba określić, jaki system emerytalny chcemy mieć, to po pierwsze. I po drugie, bardzo ważna rzecz, musimy sobie też zobaczyć,
zrobić. Co właściwie z OFE mamy zrobić w tej dotychczasowej postaci? Moim zdaniem OFE na razie jest traktowane jako taki zasób pieniędzy, ewentualnie do wykorzystania, ewentualnie, ponieważ z jednej strony już słyszeliśmy w zeszłym roku, że środki zostaną w jakimś sposób przekazane społeczeństwu, tam 75%, po potrąceniu 25% promocji, ale zostaną przekazane społeczeństwu i to był jakiś pomysł. Widać, że na razie te prace nie są kontynuowane. Myślę, że dlatego, iż no, wiele osób podnosi, że być może grozi nam jakieś spowolnienie na świecie gospodarcze, w Europie również. To może nas dotknąć, więc te pieniądze gdzieś tam odłożone, nazwijmy to w tym systemie emerytalnym, tak jak kiedyś pan minister Rostowski też sobie wykorzystał te środki, bo nie miał innego pomysłu, więc sięgnął po te pieniądze odłożone i być może OFE też są tymi pieniędzmi odłożonymi, jeżeli sytuacja gospodarcza będzie dobra w Polsce i na świecie, to być może dojdzie do takiej decyzji strategicznej, robimy reformę emerytalną, systemu emerytalnego i podejmujemy decyzję co do OFE, bo to jest nieodłączny element tej reformy, ale dopóki nie wiemy, jaka jest przyszłość gospodarcza tego, co dzieje się na świecie i w Europie, to myślę, że ten system emerytalny będzie traktowany jako takie środki za nadrzut. W związku z tym decyzja o programie emerytalnym, jakimkolwiek reformie emerytalnej, będzie dużo na czasie. Marek Bogosław. Nastąpi odpływ ludności, także to widać po mieście, po gdzie, no tak jak powiedziałem, w tym momencie jest no, niecałe 2000 powstać mieszkańców. I jakoś właśnie nie krótko wzrośnie, tylko bardzo długofalowo na tą sytuację 500, spojrzeć, bo mieszkanie plus jakby i program nie liczyć, 500 jakby plus, nie patrzeć, to po obniżeniu wieku emerytalnego, po tym wszystkim, co się zadziało, tych pieniędzy w systemie emerytalnym będzie co roku potrzeba coraz więcej, ja nawet rodziny, większą ściągalność podatków dzieci, będzie wystarczała na to, bo kwoty idą, kwoty rosną bardzo w sposób taki proporcjonalny, nawet geometryczny, po 10-20 miliardów w ciągu najbliższych 5 lat. Nie sądzę, że znajdą się na to inne pieniądze właśnie niż pieniądze pochodzące realnie do oceniając niż pieniądze, które znajdują się jeszcze w tych szczątkowych pozostałych częściach. Panie redaktorze, ja powiem tak, to może się śmiesznie zabrzmi. W Polsku jest mazurska strefa ekonomiczna, ale Płońsk posiada niecałe 4,5 hektara w kawałkach, dodam. Także kto i jaki inwestor poważny przyjdzie do Płońska i zacznie inwestować pieniądze, jakie ma gdzie się ulokować. Ja mogę jeszcze tak powiedzieć jedną rzecz taką odnośnie pana burmistrza Pietrasika, który jest naprawdę obrotnym przedsiębiorcą. Pan burmistrz Pietrasik sam posiada kilkaset hektarów ziemi na własny użytek. Także to też jest sytuacja, która daje dużo do myślenia. Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich, Paweł Majtkowski, ekonomista, Adam Rociński, prezes firmy doradczej PDF, Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analizy Domów Maklerskich, TMS Brokers. Byli gośćmi dzisiejszej audycji. Żadę pieniądza za panelami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ale, także się z Państwem żegnam. Mój Leśniewski. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mówi się o tym, że no takie mieszkanie jak stoi, to jeść nie woła. No od czasu do czasu trzeba remontować. Tak? No, ale no, no nie trzeba mówić o spokojnie dzieci obywatelskim, w której to jest ta sentencja, że człowiek jest najwyższą wartością dla drugiego człowieka, daje jej potwierdzenie w działaniu ludzi i firm, wrażliwych na potrzeby. Prawda, co miesiąc. Więc takie mieszkania no po prostu stoi. Parków tam te metry kwadratowe. Zapraszam w każdy wtorek o 20:35. Społeczeństwo obywatelskie, reaktywacja. Tak, to jest społecznych kwadratowych metrów, prawda, bo to mówimy o prywatności. To jest właśnie polityka pana burmistrza. Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Genowefa Grabowska. Dzień dobry, pani profesor.
A jak to się zapatrują mieszkańcy teraz, taką może sondę zrobię, na potocznie powiedzmy na dobrą zmianę. Czy tutaj ludzie chcą zmian zarówno politycznych, jak i tych społecznych, ekonomicznych, to widzimy, że tak. Tak, ludzie widzą, że nastąpiła dobra zmiana i to w pewnym tego słowa znaczeniu. Widzą po swoich portfelach. Ja przypomnę tylko, że program 500+ drastycznie zmniejszył w Polsce, tak jak w Płońsku, w powiecie płońskim, drastycznie największe ubóstwo. Mamy rodziny nasze, mają już za co kupić książki, chleb, masło, czy różne takie artykuły pierwszego pożytku, dlatego, bo są pewni, że co miesiąc będzie na konto wpływało te 500+, tak? W zależności od ile posiadamy dzieci. Dziękuję uprzejmie. Pan Marcin Kośmider, radny Rady Miejskiej. Jak widać, proszę Państwa, temat mieszkalnictwa to temat bardzo złożony. To bardzo wiele czynników się na to składa i trudno tutaj tak jednoznacznie to wszystko ocenić, ale fakt jest jeden. 2 lata mija od momentu programu Mieszkanie Plus, a tutaj łopata jeszcze nie wita. Pan Paweł Orzechowski, mieszkaniec Płońska, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Pawle, pan od ilu lat stara się o mieszkanie? Od ponad 10 lat, pani redaktor. Staracie się od ponad 10 lat o mieszkanie. W czym są największe problemy? Największe problemy są z tym, tak jak pan Marcin Kośmier wspomniał, że z naszymi władzami Płońska to nie da się nic załatwić i no tak jak mówię, musimy mieszkać na wynajętym mieszkaniu. Czy w tym programie Mieszkanie 500+, które obecnie jest propagowane przez rząd, widzą państwo szansę na dla siebie po prostu? Tak, i moim zdaniem to jest bardzo dobra inicjatywa. I mam nadzieję, że jako miasto Płońsk, że to wszystko się uda. Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy z panem Jackiem Sokołowskim. Pan jest mieszkańcem ościennej gminy. Proszę powiedzieć, jak ta sytuacja mieszkaniowa wygląda u państwa. Panie redaktorze, w gminie Płońskie Wiejskie sytuacja wygląda bardzo podobnie, diametralnie podobnie. Z gospodarką mieszkaniową nic się po prostu nie dzieje na chwilę obecną. Wystarcza deficyt tych mieszkań. A co to po prostu poprawi sytuacji, póki co tego nie widać niestety. Czy te kolejki na mieszkania są również tak duże jak tutaj? Znaczy w środowisku wiejskim może troszeczkę inaczej to wygląda z uwagi na po prostu pani rodzinne, prawda? Ja tutaj widzę jeden taki problem prawny, bo się pojawia zakaz wjazdu. I moim zdaniem to jest ewidentne ograniczenie prawa do swobodnego poruszania się. A dwa, ja rozumiem, że państwo daje ulgi podatkowe dla tych, którzy kupują te samochody, prawda? Które mają być bardziej ekologiczne, będą bardziej ekologiczne. No, to niektórzy dyskutują, ale chodzi o to takie bardzo restrykcyjne zachowanie, że nie dość, że dajemy wam ulgi podatkowe, bo ma być zwolnione jeszcze z akcyzy, o czym zapomniałem powiedzieć, to chcecie za darmo parkować, a reszta nie będzie wjeżdżała. Czy to nie jest zbyt daleko idące? Czy na przykład takie tego typu regulacje nie mogą być podstawą do złożenia skargi konstytucyjnej? Przed chwilą był głos również o gminie wiejskiej Gminie Wiejskiej Płońsk, KRUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W takim razie, panie dyrektorze, to jak wygląda ta sytuacja? No, ekonomiczna, by trzeba powiedzieć. No, Płońsk jest stolicą powiatu i dla ludności wiejskiej, dla obszarów okolicznych, w najbliższej okolicy pełni pewną funkcję, no, takiej stolicy administracyjno-ekonomicznej.
nas w powiecie polskim przeszło 60% stanowią gospodarstwa do 5 hektarów, a jest gospodarstwa, które nie są dochodowe. Rodziny, które prowadzą te gospodarstwa, często wielodzietne, no przynajmniej w jakiejś części chętnie przeszłyby, powiedzmy, zmieniłyby status mieszkańca wsi na status mieszkańca miasta i bardzo chętnie przeszłyby pewnie tutaj do tej naszej lokalnej powiatowej stolicy, co nawet jest to, że tak powiem, społecznie oczekiwane, bo chcemy tego, aby to nie było tak jak na Podkarpaciu. Bardzo często jest tak, że każdemu z dzieci jest kawałek składek dawany i potem gospodarz jest na 10 arach. Nie sądzi pani, że to jest jakiś troszeczkę problem, żeby do tego doszło, podejście do posiadaczy samochodów? Ja sobie przypominam takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące Kwadradal, gdzie stwierdzono, że zasada niezeznawania jako świadek przeciwko swoim najbliższym, czyli mówienia zeznań, została złamana, że po prostu ten nakaz, że mam podać, kto kierował samochodem, pomimo tego, że może być to nasza osoba najbliższa, to Adam nie dotyczy, przypomnijmy może słuchaczom, że dotyczy na przykład wtedy, kiedy przestępstwo jest popełniane przez osobę najbliższą, jest ono dużo cięższe. Jak to jest, pani profesor, czy to nie jest, czy to już nie jest jakaś dyskryminacja? Tereny inwestycyjne są mocno ograniczone, a miasto, samorząd podejmuje oczywiście takie próby, czy działania, żeby powiedzmy doszło do jakichś poszerzeń tych terenów, którymi dysponuje miasto i które ewentualnie mogły być zaoferowane przez przedsiębiorstwo, ale są to działania bez współpracy władz miejskich skazane na niepowodzenie. W drugim obszarze, czyli w obszarze budownictwa, również ewentualna ludność, która by napływała z tych niskotowarowych, nieopłacalnych gospodarstw do naszego miasta, też nie widzimy żadnych absolutnie działań, gdyż również można powiedzieć, że brakuje tych terenów, ale przede wszystkim brakuje jakiejś woli, czy też inwencji w tym kierunku, żeby po prostu doprowadzić do pewnych inwestycji, które zaskutkowałyby, powiedzmy, poszerzeniem tej kubatury mieszkań, które mogła być zaoferowana chętnym, po prostu mieszkańcom miasta, tak? Także te dwa warunki, powiedzmy, stanowiące, czy mogące stanowić o tym, że miasto będzie się rozwijało, nie są spełnione. I tym samym przyszłość miasta gdyby stoi pod znakiem zapytania. Dziękuję, to ważny głos. Tym bardziej, że urzędnika wysokiego jednak też stopnia, niezależnego od władz samorządowych, bo KRUS ma inne również zaszeregowanie. Ja proszę jeszcze raz się przedstawić. Andrzej Sokulski, dyrektor placówki terenowej KRUS w Płońsku. Dziękuję uprzejmie. Tutaj też mieszkańcy podpowiadają, były radne zapytać. Pan radny, tak? Proszę przedstawić. Andrzej Sokulski. Panie radny, był pan radnym, więc przez 12 lat. Ma pan pewną perspektywę w takim razie. I również taki głos, nie bezpośrednio pan w tym uczestniczy, ale przygląda się, więc ma pan również taki inny ogląd tej sytuacji. Jak to wygląda w pana wypadku? Ta sytuacja mieszkaniowa, czy można jej zaradzić, czy tutaj się dobrze w tej kwestii dzieje? Znaczy, ja bym może wrócił do tej historii, że byłem radnym, kiedy ja byłem w komisji mieszkaniowej. To w tamtych czasach komisja mieszkaniowa złożona z radnych i urzędników miała dużo więcej do powiedzenia niż system, bo teraz radni nie mają nic do powiedzenia. Radni, my kiedy spędziliśmy po mieszkaniach, byłem tak się w jakich warunkach ludzie mieszkają. Właśnie tutaj najbardziej jest tutaj, tylko że trzeba by zobaczyć to od tyłu. To skandaliczne warunki, ja myślę, że dłużej się nic nie zmieniło. Bo pan burmistrz, ja mówię, na tym nie zależy. I mi nie zależy na tym, żeby komuś pomóc nic, bo to jest, według mojego zdania, to jest taki człowiek. I tutaj się w Polsce nie będzie nikt inny. Może nie oceniajmy tego pana, ale no też są radni, prawda? Więc myślę, bez względu na ich przynależność partyjną, czy też bezpartyjność, ale to od nich też przecież dużo zależy. Pan mówi o tym, że jakby był pan radny, to wychodziliście i naocznie sprawdzaliście, patrzyliście, to ocenialiście. A teraz zmieniliśmy się przepisy, nie mogą chodzić, tylko na papierku jest to wszystko i wie pan, że radni nie mają nic do powiedzenia, przyznawanie mieszkańcy, tylko przyznają to urzędnicy, a tak naprawdę mieszkają się na pan burmistrz, nic więcej. No i tak zawsze w Polsku było i będzie. No. Nic nie się nie zmieni w Polsku, dopóki będzie pan burmistrz, bo Piotra się burmistrz. No.
Dziękuję. O tym będą decydować mieszkańcy Płocka. Proszę Państwa, zapraszamy do tego, by być z nami w każdą środę o godzinie 17. My kończymy ten program, no można powiedzieć, takim trochę smutnym akcentem, bo okazuje się, że jest dobry program, który ma na celu zabezpieczyć nas, mieszkania, ale nie wszystkie samorządy w odpowiedni sposób to realizują. Czy jest to wina po stronie samorządu, czy po stronie rządu? My tego tutaj nie rozstrzygamy. Niech to widzą tutaj mieszkańcy, widzą to radni i Państwo również jakąś perspektywę na to mają i Państwu zostawiamy ostateczną ocenę tej sytuacji. My chcemy poruszyć problem, bo bez mówienia na pewno nic się nie zmieni, ale również od mówienia też trzeba przejście do roboty. Z Polska żegnają się z Państwem. Dobry wieczór. I Adam Szustarski.